Maxowie znowu coś budują. Widzieliśmy już, do czego to prowadzi. To nic nowego, ale wymaga uwagi. Co jakiś czas Vexowie próbują czegoś ambitniejszego, by dostać się do Arku Chmury. O ile mam dobre dane, w środku siedzi banda żołnierzy kombinatu. Nie wiem po co. Z zewnątrz to wygląda jak każdy inny budynek. Thank you.
Tommy wygląda na miejsce wytwarzania żywności. Jeśli kombinat je uszkodzi, Neomuna będzie mieć problem. Wybijmy im to lepiej z głowy. Tak wyczerpujące. Jakbym brał wodę ze studni zamiast z kranu. Czy utrata wędrowca odebrała mi coś ważnego? A może tylko wciąż jestem smutny?
strażniczko. Odbieram dużo skoordynowanych sygnałów Weksów w tym budynku. W tym technologię symulacji. To jak cyfrowa wersja Tygla. Weksowie i symulacje nigdy nie wychodziły nam na dobre. Musimy to zbadać. Portal Weksów łączy się z serwerem budynku. Cokolwiek koordynuje tę napaść, musi być w środku. Thank you.
salon gier. Co za pomysł. Strażniczko, jak myślisz, jak to jest mieć czas wolny i spędzać go grając w gry wideo? Ataki Vexów na to miejsce kończą się na zaporze sieciowym. To dowód skuteczności kodu Neomuny. Ciekawe, czy podzieliliby się nim z wieżą? Musimy tylko zredukować liczebność tak zwanych wrogich jednostek w obrębie miasta. Innymi słowy, wybierz narożnik i zacznij napalać. Wygląda na to, że to biegnie aż do wnętrza statku. Wyślę część tych pomiarów cesarzowej. Może ona powie nam, co tu robi kombinat. Wdzieracie się na terytorium Legionu Cienia? Rozumiem. Nie przypomina żadnego statku kombinatu, w jakim byliśmy. Nic dziwnego. Kalus odrzucił większość tego, co wyróżnia kombinat. Być może jednak są tam cenne dane.
Jak to mówicie na ziemi? Po drugiej stronie zwierciadła? Cesarzowo. Kalus administracyjnie zakazał przeprowadzania chrztu ognia. Prastara tradycja umiera na naszych oczach. To może wskazywać, że żołnierze próbowali tutaj odtworzyć ten rytuał, ale zapomnieli o jego celu. Walczą dla samej walki? Być może walczą dlatego, że walka jest zabroniona.
Wiem, że mamy cygiel i tak dalej, ale to coś innego. Nie podoba mi się to. Valus Forge miał sporo do powiedzenia o tyglu. Co takiego twoim zdaniem wyróżnia tygiel? Czego by nie mówić, strażnicy walczą, by sprawdzić swoje możliwości lub współpracę drużyny. Mają nas, duchy. W przeciwieństwie do kombinatu. Gdy tu przegrywają, to bez odwrotu, boleśnie. Nie rozumiem tego. Łatwo wierzyć, że ból kryje w sobie cel, gdy nie ma się żadnego innego celu. Są godni pożałowania.